Dzień dobry, nazywam się Michał Bielak i już za kilka chwil będę miał przyjemność zaprezentować dla Państwa nową jednostkę w sezonie 2023 w naszej flocie szybkich jachtów motorowych, jaką jest Quicksilver 755 Weekend. Ta jednostka zachwyca nas swoją ergonomią. Jest to idealne rozwiązanie na weekendowy wypad na Mazurę. Chcesz zabrać żonę? Chcesz zabrać rodzinę? Dla wszystkich starczy miejsca. Genialnie wyposażony kampus, który za chwileczkę Wam pokażemy. Wyposażony Kingston. Piękne miejsce do leżenia na dziobie w słoneczne dni. Przy stole w kokpicie usiądzie wygodnie cała maksymalna załoga, czyli 6-8 osób. Zapraszam Państwa na pokład tej jednostki. W tym słowiańskim przykucu prezentuję Państwu silnik, którym napędzana jest ta jednostka. Jest to Mercury o mocy 225 koni. V6, która świetnie wprowadza tą łódkę we wślizg. Dodatkowo sterowanie ułatwia ster strumieniowy firmy Ventus zamontowany na dziobie tej jednostki. Przy panelu sternika mamy dużą ekosondę Simrad wraz z mapą, na której widzimy dokładne umiejscowienie wszystkich bojek oraz znaków kardynalnych. Mamy panel od elektrycznej windy kotwicznej, mamy panel od steru strumieniowego, dwa zegary od silnika, ułożenie trim klap, które powodują nam stabilność jednostki. Możemy również włączyć aktywny trim. Oczywiście manetka od silnika, zrywka, wycieraczki oraz radio, a głośniki w tej jednostce mamy w środku, jak i również na zewnątrz w kokpicie. Doskonałą wentylację tej jednostki poprawia ten wielki luk zamontowany w dachu Quicksilvera 755. Dodatkowo mamy po bokach również otwierane okienka. Muszę nadmienić, że do tego dachu mamy również do zasłonięcia moskitierę oraz specjalną zasłonę. Świetną cechą tej jednostki jest jej genialna funkcjonalność w przemieszczaniu się z dziobu na rufę oraz odwrotnie. Również na dziobie tej jednostki mamy zamontowane wygodne materace, na których spokojnie położyć się mogą nawet dwie osoby. Na samym dziobie mamy zamontowaną również nierdzewną kotwicę, którą operujemy przyciskiem z panelu sternika w kokpicie. Cała załoga bez problemu zmieści się przy stole w kokpicie tej jednostki, co jest rzadko spotykane na szybkich jachtach motorowych. Po wejściu do jednostki po prawej stronie usytuowany jest kambuz. Znajdziemy tutaj panel od ogrzewania, telewizor, jednopalnikową kuchenkę gazową, zlew wraz z wylewką, wody ze zbiornika, lodówkę na 12 V, sprężarkową wraz z zamrażarką oraz żaweczki na wszystkie przybory kuchenne. W mesie tej jednostki przy stole może usiąść od 2 do 4 osób, a na wieczór po złożeniu tego stolika to miejsce zamienia się na wygodne spanie nawet dla 2 osób. Intymność na romantyczne, portowe wieczory zapewnią nam firany zamontowane tak, ażeby zakryć widoczność w całej mesie. W Kingstonie tej jednostki zamontowane jest WC morskie, które oczywiście posiada swój zbiornik na fekalia oraz umywalka, a wszystko jest wentylowane przez luk umiejscowiony w świetliku. Na dziobie tej jednostki wyspać spokojnie mogą się 2 osoby. Na wieczór możemy się zasłonić tą gustowną firanką, a całość wentylowana jest lukiem umiejscowionym po środku w suficie. Jeżeli ktoś lubi spać solo, idealnym miejscem dla niego będzie trzecie miejsce do spania na tym Quicksilverze, które znajduje się pod stolikiem. Jest ono również zamykane na firankę. Jednostka posiada również całkiem spory, jak na swoje gabaryty, trap, z którego bardzo wygodnie możemy schodzić do wody. Po samym wejściu na jednostkę mamy do dyspozycji również prysznic, który jest zamontowany w tym miejscu, a siedzisko do kąpieli słonecznych możemy sobie zamienić w jeszcze większą leżankę. Musimy również pamiętać, że Bimini na Quicksilverze 755 posiada również ściany, którym szczelnie możemy zamknąć ten kokpit, co ułatwia nam spędzanie na nim czasu w deszczowe dni bądź chłodne wieczory.